Witamy po tygodniu. Rozwiązanie zagadki dzisiejszej, czyli gitary za 400 zł, 4000 oraz 10 tysięcy zł. Właśnie teraz te próbki brzmieniowe będą, ale z obrazem, żebyście wiedzieli, że na czym tak naprawdę grałem. Tak wygląda ten materiał, słuchajcie, tak wyglądają te próbki, już macie wszystko czarne na białym, kiedy, na której gitarze grałem. Przyznam się, że myślałem, że więcej osób pokomentuje to wszystko. Były jakieś próby komentowania na grupach gitarowych, ale nikt tak naprawdę pełnej listy nie podał. Trudno było. Ja wiem, że było trudno, ponieważ sam ten materiał nagrywałem miesiąc temu i zrobiłem sobie kilka dni temu rozwiązanie sam dla siebie, bo już nie pamiętałem, co kiedy kleiłem i na 9 możliwych próbek ja trafiłem 5, czyli sam poległem na swoim własnym materiale. Były tam jakieś komentarze, że tu nie chodzi o to, co słychać, tylko jaki komfort gry ma gitarzysta i jak ta gitara jest tak naprawdę pewna, ale no zasadą było tego testu i właściwie taką możliwością sprawdzenia, czy wysłyszymy różnicę między takim Stratem za 10 tysięcy, a takim Harleyem za 400 czy 500 zł. I wychodzi na to, że nie idzie wysłyszeć, chyba że ci, którzy mają taki wybitny słuch, wszyscy spali albo im się nie chciało tego materiału robić, także was zapraszam do zrobienia nawet dla siebie. Mi nic nie musicie udowadniać. Ten materiał był testem dla mnie, dla niektórych subskrybujących osób i jestem ciekawy bardzo waszej opinii. To by było na tyle.
Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. I ten, i tamten. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dajcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek i jak macie jakieś ciekawe pomysły, również do nas napiszcie. Na razie, do zobaczenia, pa, pa. No i terapii w końcu.